Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Metinio i witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha. Czas na właśnie ten tryb, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku, czyli wszyscy bohaterowie do eventu Czarnych Chmur. Jak będzie się to dużo się różniło? Sprawdzimy. Żebyśmy to zagrali najlepiej. A weźmy sobie Soldiera. Akurat mam skinek klasyczny do nocy, chociaż jeżeli kiedyś trafił mi się jakiś skin do niego, byłoby jeszcze nawet fajnie. No i sprawdźmy, czy będzie tyle samo się różniło od standardowego. Tak, jest to samo, ale zagramy sobie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w... Wy sobie będziecie mogli trochę podoświadczyć oglądania podczas kiedy gracie różnymi bohaterami, nie takie jak z samego cinematika. Nie no, może nie cinematika bym tego nie nazwał, tylko z cutscenek. Ale z tego co zauważyłem, grając w ten tryb dostaje się nagrodę, więc może nawet i lepiej, że nagrywam ten odcinek w ten sposób. Straciliśmy Maxa z oczu, gdy wszedł do środka. Odcięli budynek. Nasze satelity nic nie łapią. Bądźcie gotowi na wszystko. Najpewniej będziecie tylko słyszeli raczej... Najpewniej będziecie tylko słyszeli teksty samej dowódczyni. A jeszcze na dodatek nie spodziewajmy się jakichś tutaj podobnych tekstów jak w tamtym odcinku, kiedy graliśmy w oryginalnym. Zabezpieczcie budynek i znajdźcie Maxa. Już otwieram drzwi. Zachowajcie czujność. Okej, idziemy do przodu, tak jak poprzednio. No i tutaj będziemy mieli dopiero... Więcej do roboty. Ale tak jak poprzednio, nie było tutaj żadnych cutscenek, tylko od razu przeszliśmy do samej rozgrywki. Zastanawiałem się już od momentu, kiedy się już ładowaliśmy do lobby, czy nie będzie jakiegoś fajtu z normalnymi graczami, a tu proszę, jednak to jest to samo, tylko że możemy grać wszystkimi postaciami. Odcięli destylarnię. Zaczekajcie, poszukam wam wyjścia. Zbliżają się do was liczne jednostki szponu. No właśnie. Dobra, wiecie co? Odpalmy sobie. Skoro mam, to powinienem bardziej z tego naparzać niż normalnie. Wydaje mi się, że chyba jednak po skończonym będzie troszeczkę lepszy wynik od poprzedniego. Tylko zastanawiam się, która kompozycja byłaby do tego najlepsza, ale wiecie co, chyba nie ma sensu coś takiego kombinować. Chyba że jeżeli chcecie, to proszę bardzo, możecie sobie dać swoje propozycje. Może będzie to miało jakiś też sens. Headę musimy też trafiać, bo wiadomo, lepszy efekt nawet na takim trybie. O właśnie, zabójczynia. Dobra, uwaga. No i proszę, to jest ten sam motyw jak z odwetu. Wskakuje na sojusznika mojego. No i jest niemożliwy do kontynuowania walki. Dobra, wykorzystajmy sobie to. No właśnie, szturmowiec, którego nikt za bardzo nie przypada, ale... Okej, trochę bije, ale zobaczcie, my też troszeczkę jego ubiliśmy. Ale w sumie łącząc to, że ja gram
Soldierem wraz z Orisą, licząc jej ulta, to jest naprawdę dość sporo. Wygląda na to, że Max zabarykadował się w porcie. Niedaleko was jest ciężarówka z materiałami wybuchowymi. Użyjcie ich. No dobrze. To wniesiemy i będziemy już powolutku zbliżać się akurat ku końcowi, bo jeżeli ktoś z was nie oglądał poprzedniego odcinka z tego samego tematu, to zapraszam, bo to jest mniej więcej podobnie. No już się będziemy zbliżali. Tutaj jeszcze były różne rozmowy, ale tutaj będzie raczej totalna cisza, ewentualnie jeszcze od dowódczyni. Właśnie tutaj byli przeciwnicy. Zupełnie totalnie o to zapomniałem. O, proszę, ile się zabrało. Dobra. Rakietkami, co mi szkodzi już to odpalić. I czystkę robimy. Ej, to by była taka, wiecie, animacja. Odpada ulta, a tutaj wszyscy żołnierze, takie, wiecie, jak w kascence, tylko trochę takiej totalnie innej wersji. Pamiętam, że za chwilkę to powinni być snajperzy, ale jeszcze raczej to jeszcze nie ten moment. O, właśnie teraz. Szkoda, że nie mogłem ją stąd wydmuchać tymi rakietkami chociażby. Z tyłu będziemy za chwilkę też. No, zadaje dość sporo i to dobrze. Zaraz tu powinni coś wyskoczyć. Zabójczyni. To, co my za bardzo nie przepadamy. Dobra, gdzie ona jest? Nie gadajcie, że już jej nie ma. No to jest niemożliwe. Nie, to raczej jeszcze nie koniec, bo teraz będziemy musieli trochę tutaj pobronić, tak jak poprzednio. Dobra, odpalmy. Więc pod koniec raczej nie będzie żadnej cutscenki, tylko będzie już końcówka meczu. Jakie wiecie, ogólne wyniki, te sprawy. Więc nie będzie nic nowego. No dobra, spodziewałem się bardziej tutaj, że będzie odpalała, jak będzie zaraz ten cały cały ten dryblas. Ale jednak wolała to odpalić w tej chwili. No, snajpery. Snajperki w sumie. Nawet nie wiem. Nie miałem okazji tak bardziej przeszedzieć, ale chyba wydaje mi się, że to mogło być takie ala Widowmaker. Idzie szturmowiec. No i zobaczcie, efekt jest, tylko szkoda, że Orisa nie ma, to byśmy o wiele szybciej. Robimy czystkę. No i po czystce wszystko zrobione. Dobra, drodzy państwo, czas to odpalić razem. Podlecił. Nie, ja chcę też razem. O, tak. Znowu to nagroda, misja wykonana. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba to była skrzynia. Więc nawet spoko. O, jeszcze prawda gejka. Być może ja. Aaaa, szkoda. Poprzednio też tak było, wiem. Ale mogłoby być, skoro na odwecie? Nie, chyba nie na odwecie, tylko na Halloweenowym było coś takiego, że dawali te prawdy gęki, ale tutaj niestety nie dali. No to 3 gwiazdeczki, pyk, zaliczone wszystko. I cóż, ludziska. Jeszcze widzę, że mam współpracę. O, jeszcze współpracach na odwecie jeszcze nie miałem okazji, więc jeszcze pewnie spróbujemy. Ale jeszcze insurekcję na pewno sobie przegramy
Fabule, bo wiadomo. A na odwecie nie wiem, czy będzie to samo. Najwyżej jeszcze sprawdzę, ale nie ma, widzicie, i tak sensu, bo nagrody z tego nie ma. Tutaj jeszcze są, więc fajnie by było. Dobra, Odziska. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie o łapce oraz komentarzyku. I widzimy się na kolejnym odcinku. Zobaczymy, może będzie to współpracy z Odwetu, a jak nie, to z Insurrekcji. Ale wydaje mi się, że zrobimy sobie tak kolejnościowo i zrobimy sobie Odwet. Być może. Dobra, trzymajcie się, na razie i cześć!